Małe, a cieszy. Małe, a potrafi zrobić niesłychanie duże zamieszanie. Małe powoduje duże przełomy, jakie również potrafi być koniem trojańskim, który wprowadzi do centrum życia nieprzyjaciela. Dlatego szanujmy małe rzeczy, bo one stawiają akcenty i nadają barwy. Chcę być ze sobą uczciwy, dlatego przypominam sobie najmniejszy grzech, taki totalny banał. Ponieważ jeśli kocham Boga, to również chcę walczyć z tego typu rzeczami, nie tylko z największymi. Boga albo się kocha, albo nie. Nie ma innej opcji. Dlatego chociaż powiesz sobie i nawet usprawiedliwisz, że inni mają gorzej, to tutaj chodzi o ciebie, abyś w niczym się nie usprawiedliwiał i starał się całym sercem nie przyzwyczajać się choćby do najmniejszego uchybienia. Nie machać ręką, nie mówić to nieważne, bo poprzez to miejsce może zły wejść bardzo mocno do twojego życia.